Hej, a to kolejny paradoks, który zauważyłem na przełomie swoich 25 lat. Dlaczego bardzo często są wyjątki od tego, ale to bardzo, 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 bardzo pojedyncze? Dlaczego syn, na przykład, gdzie rodzice są bardzo wykształceni, mądrzy, czyli syn lekarzy, syn prawników, syn ludzi, którzy naprawdę tam wiedza, Książkowa, omnibusowa, to jest na, na szczycie i na pierwszym poziomie. Dlaczego tacy synowie z takich rodzin nie podejdą do kobiet, w, bardzo, w większości przypadków nie podejdą po prostu, nie mają takiej pewności siebie, gdy widzą piękną, atrakcyjną kobietę, nie są w stanie tego zrobić. Mówimy o większości. Są od tego oczywiście jakieś pojedyncze. Odstępstwa. A dlaczego syn z poturbowanej rodziny, z rodziny alkoholików, z rodziny, gdzie rodzice często z tym wykształceniem są po podstawówce, po, po szkole średniej. Dlaczego tacy mają często siłę przebicia? Dlaczego tacy dowodzą kobietami? Dlaczego tacy potrafią się umawiać na wymarzone randki z najpiękniejszymi kobietami? Dlaczego tak jest? Bo ja to zaobserwowałem na przełomie swoich 25-letnich obserwacji, że bardzo wielu, bardzo wiele dzieciaków, gdzie rodzice naprawdę są bardzo, bardzo mądrymi ludźmi, te dzieci są tak wystraszone, tak zakompleksione, że aż. aż to jest. Nieprawdopodobne, a dzieciaki z domów, gdzie nie przelewało się, gdzie ojciec pił, gdzie, yy, ozy, gdzie nie było pełnej rodziny, gdzie naprawdę ten intelekt nie do końca yy, można powiedzieć był na jakimś w ogóle poziomie, znałem takich facetów, którzy yy, spotykali się naprawdę i z jakimś no, spektrum ich spotkań. I dowodzenia tymi kobietami był naprawdę wszechstronny, i tam ich pewność siebie po prostu miażyła wręcz dookoła większość mężczyzn. I do tego jeszcze pokazywali, jak można zarządzać kobietami, jak można wykładać karty kobietom, jak można mieć spektrum kobiet na różnych poziomach intelektualnych. I skąd to się bierze? Jak to jest możliwe, że facet, gdzie w domu intelekt i wykształcenie było znikome, praktycznie, gdzie rodzice popijali, gdzie była taka i taka sytuacja patowa, jakaś tam, taki człowiek potrafi zagadywać najpiękniejsze kobiety? Bardzo wykształcone, mądre i potrafi z nimi rozmawiać na takim poziomie, nawet je wyprzedzać poziomami, a człowiek z domu, gdzie rodzice są lekarzami, często prawnikami lub jeszcze jakimiś, można powiedzieć, bardzo mądrymi ludźmi, stoi. <grym zna> no, machnie. Fajna. 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 Czyli widziałeś Fajna. Ale to, to, to nie chodzi o to, żeby ona, żebyś miał łokieć rozbity od tego mówienia fajna, tylko po prostu, żebyś nawet nic nie mówił, tylko podchodzisz, jak bierzesz od niej numer telefonu i się z nią umawiasz dzisiaj, jutro, pojutrze, po pojutrzu, z kimkolwiek chcesz. No przecież jesteś tak nafaszerowany wiedzą, jesteś takim omnibusem książkowym, jesteś tak mądrą osobą i co? Kobieta, która często była przekazywana z rąk do rąk przez jakiegoś, yy, można powiedzieć, łobuza, często czasami yy, faceta, który jego intelekt był poniżej yy, przeciętnej w Twoim mniemaniu. Tak naprawdę nie potrafisz podejść do takiej kobiety? I to jest właśnie pytanie do Was. Dlaczego tak jest? Bo z moich obserwacji miałem kilku takich kolegów, kilku, bo. Nie mógłbym powiedzieć, że miałem więcej, ale kilku, którzy byli sporo zbijanych domów, którzy byli gdzieś tam z jakichś, można powiedzieć, rodzin dysfunkcyjnych i nie byli tam rodzice jacyś nafaszerowani wiedzą, ale te dzieciaki potrafiły, można powiedzieć, zarządzać tymi kobietami. Mieć, potrafiły mieć różne kobiety na różnych poziomach intelektualnych i te kobiety same miały bardzo często usta otwarte. O tak słuchając tych mężczyzn. A dlaczego ci mężczyźni, którzy pochodzą naprawdę z bardzo mądrych domów, z bardzo yy, nafaszerowanych intelektualnie, niesamowicie wręcz bym powiedział, jak widzą przecie, jak widzą jakąś tam kobietę, która była podawana z rąk do rąk, w ogóle nawet nie, na, im, na ich poziomie intelektualnym, oni nawet nie są w stanie do niej podejść. Bo mówią, Dlaczego? Dlaczego tak jest? To jest pytanie do was. Piszcie w komentarzach, czy znacie takie przypadki, czy yy, widzieliście takie przypadki. Ja kiedyś yy, czytałem gdzieś tam jakieś kilka zdań na temat tego mysterego, co w Stanach yy, robił tą furorę, jeśli chodzi o uwodzenie. Z całego świata ludzie jeździli na jego na szkolenia. Wielu teraz teraźniejszych doktorów, prawników różnych nie przyznaje się do tego, że była u niego na szkoleniu, a była. W tamtych latach, to był 2008, 2009, chyba to były mniej więcej takie lata. I z całego świata ludzie przyjeżdżali, żeby mu zapłacić kilka tysięcy dolarów, żeby posłuchać jego wiedzy. Ale największym paradoksem jest tego, to, że w którejś tam w którymś tam w którymś tam zdaniu, jeśli poczytamy na jego temat, to on od żurów transseksualistów, od chlorów przed sklepu nie różnił się niczym, tylko darem mówczym. Więc tam ani nie było jakiegoś wykształcenia, ani nie było jakiegoś... Nie było książkomaniaka, nie było też opowieści o jego rodzicach, którzy byli lekarzami, doktorami, nieby, prawnikami jakimiś innymi. Bardzo mocno usytuowanymi i mądrymi ludźmi. Wręcz opis jest jego taki, jakby on. No. Jedynym jego plusem był darmówczy, nic więcej. I ten człowiek ściągnął do siebie z całego świata multum ludzi, po to, żeby ktoś mówił im, żeby mówić mądrym ludziom, ludziom, którzy teraz. Napisali na przykład kilkanaście książek, mają kilka fakultetów, operują pięcioma, ośmioma językami. Tacy ludzie też do niego jeździli, po to, żeby wysłuchać, jak można uwodzić kobiety. Dlaczego tak jest? Dlaczego są takie paradoksy? I największym paradoksem tego wszystkiego jeszcze jest to, że ten człowiek, który właśnie mieszka w Stanach, nie pamięta tego doktora, który. Władza ośmioma językami, napisał tyle i tyle książek, ma tyle i tyle fakultetów, nie pamięta, że w ogóle taka osoba była na szkoleniu, a tamten człowiek, ten doktor, płacił za to tyle pieniędzy, po to, żeby usłyszeć, jak podchodzić do kobiet, jak oczarować kobiety, jakie są najlepsze sposoby w oczarowaniu kobiet. Dlaczego tak jest? Skąd to się bierze? Co trzeba mieć tak naprawdę, żeby. Fajnie podchodzić, uwodzić kobiety, mieć tą pewność siebie. Jak byście na ten temat się rozpisali, co byście zaproponowali? Będę bardzo wdzięczny na dole w komentarzach. Jak zawsze osobiście dziś pozdrawiam Was pięknego Szczecina. Życzę jak najwięcej cudownych randek. Gdybyś miał problem z uwodzeniem lub z pewnością siebie, na dole masz link do moich szkoleń, akademia-dm.pl Zapisz się już teraz. Odpowiedzcie mi na to pytanie, jak, dlaczego doktor z kilkoma tytułami, bo nie tylko doktor, bo tam są jeszcze inne tytuły, doktor, który napisał kilkanaście książek, który jest znaną osobą w Polsce, który, który włada wieloma językami, jedzie do mysterego, zapisuje się na szkolenie, a nie mystery do takiego doktora. Hey.